pierwszym zalogowaniu do systemu SAP Business One ekran początkowy jest pusty, chyba że został już wcześniej przygotowany. Zacznijmy najpierw od ustawień użytkownika. Klikając ikonę Moje ustawienia osobiste na górnym pasku możesz zmienić podstawowe ustawienia, takie jak na przykład kolor okien. Może być to przydatne na przykład, gdy logujesz się do różnych baz, wtedy warto zastosować różne kolory, aby tych baz nie mylić. Możesz wybrać dowolny kolor, a następnie wrócić do koloru klasycznego. Możesz w każdej chwili zmienić też język interfejsu na jeden z 28 dostępnych języków. Możesz też zmienić wielkość czcionki. Domyślna czcionka to 10. Możesz zmienić ją na większą, ale pamiętaj, że przy zbyt dużej czcionce trzeba będzie używać pasków przewijania, żeby zobaczyć całą zawartość okna. Czcionka jest jednak dla mnie zbyt duża, dlatego ustawię 11. Kolejnym elementem personalizacji jest możliwość dodania na ekranie głównym własnych widżetów, które będą ułatwiały dostęp do najważniejszych informacji. Możesz wybrać jeden z 4 dostępnych szablonów ekranów, klikając ikonkę w prawym górnym rogu, na przykład sprzedaż. Jest to gotowy zestaw kafli przydatnych dla działu sprzedaży. Możesz też samodzielnie wybrać kafle, które chcesz mieć dostępne na ekranie. Klikając ikonę plusa przejdziesz do galerii widżetów. Jest tu kilka kategorii, z których możesz wybierać. Zaznacz wybrane kafle, np. top 5 towarów, top 5 odbiorców, łączną kwotę należności, wizualizację procesu sprzedaży, moje ostatnie aktualizacje, wspólne funkcje czy komunikaty i alarmy. Po zaznaczeniu kafli wróć do edycji ekranu. W trybie edycji pulpitu możesz zmieniać położenie kafli i ich wielkość. Możesz też usunąć dany kafel, jeśli Ci nie odpowiada. Wystarczy przytrzymać myszą dany kafel i przesunąć go do prawego dolnego rogu, gdzie pojawi się ikonka kosza. Aby zapisać dany układ, kliknij ikonę ptaszka i wybierz opcję Zaktualizuj mój kokpit. Możesz też zapisać dany układ kafli jako szablon, na przykład po to, aby z niego korzystali inni użytkownicy. Ja wybieram opcję Zaktualizuj mój kokpit. Teraz możesz już rozpocząć pracę z gotowym pulpitem. Pokażę jeszcze, do czego służy opcja Wspólne funkcje. W to miejsce możesz z menu głównego wybrać poszczególne okna, dokumenty, które chcesz mieć w tym miejscu dostępne. Łapię dowolny element myszą i przeciągam go. Dzięki temu mam szybki dostęp do najważniejszych dla mnie funkcji.